Cześć, tu MacGuffin. Mężczyzna zakochuje się w stworzeniu na tajemniczej wyspie. Dzisiaj pokażę Wam film hiszpańsko-francuski thriller science fiction z 2017 roku pod tytułem Cold Skin. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Nigdy nie jesteśmy bardzo daleko od tych, których nienawidzimy. Z tego właśnie powodu nigdy nie będziemy naprawdę blisko tych, których kochamy. Nękające myśli młodego Anglika ciągle się ciągną, gdy wyrusza w podróż na odległą wyspę na południowym Atlantyku, by pracować jako meteorolog. Podczas gdy jego myśli go duszą, kapitan Axel podchodzi do niego i zapala papierosa, mówiąc mu, że są prawie na miejscu. We wrześniu 1914 roku w końcu docierają na wyspę, gdzie nikt ich nie wita. Mężczyzna został wysłany, by zastąpić innego meteorologa stacjonującego na wyspie, ale nie widać go. Kapitan Axel towarzyszy młodemu mężczyźnie, by upewnić się, że poprzedni meteorolog jest bezpieczny. Natrafiają na latarnię morską i pukają do niej, ale nikt nie odpowiada. Młody mężczyzna siłą otwiera drzwi i znajduje jedyną, inną osobę na wyspie, Grunera, technika sygnalizacyjnego, który wita ich chłodno. Kiedy kapitan Axel pyta o byłego urzędnika meteorologicznego, Gruner odpowiada, że człowiek, którego szukałem, zmarł na tyfus. Gruner nie jest zaciekawiony ich obecnością i spaceruje nago. Podirytowany kapitan Axel i młody mężczyzna opuszczają latarnię morską. Kiedy kapitan Axel żegna go, mężczyzna błąka się po wyspie, uznając, że przede wszystkim czeka go życie. Podobnie jak poprzedni urzędnik meteorologiczny, musi przez 12 miesięcy zagłębić się w intensywność i kierunek wiatrów, zanim ktoś go zastąpi. Gdy wraca do chaty, by uporządkować swoje rzeczy, znajduje dziennik poprzedniego meteorologa, który ujawnia jego imię jako Aldor. W środku widzi szkice, fotografie żony Aldora, nawet rysunek latarni morskiej z dziwnymi stworzeniami obok. Następnego ranka znajduje dziwne kręgi skalne na piasku. Następnie udaje się w pobliże wybrzeża z teleskopem, aby rozpocząć pracę. Gdy zagląda przez lornetkę, widzi nagiego mężczyznę, rozciągającego się, przygotowującego się na długi dzień nic nie robienia. Tego wieczoru, podczas gdy czyta, słyszy szmer za drzwiami. Jednakże hałasy stają się coraz głośniejsze, z przerywanym skrobaniem i warczeniem. Nagle pojawia się wężowa dłoń u dołu drzwi, którą natychmiast depta, powodując, że nieznane stworzenie jest zburzone. Gdy słyszy więcej, chowa się pod deskami podłogi, gdy próbują dostać się do jego chaty. Atakują jego miejsce, ale zauważam, że w środku nikogo nie ma. Gdy kroki ustają, spogląda przez małą dziurę w drzwiach podłogi. Stworzenie również wychyla się, co powoduje, że kuje je nożem w oko. Czując strach, zamyka się pod ziemią na całą noc. Następnego dnia dzwoni do Grunera, błagając o wpuszczenie go do latarni, ale Gruner odmawia. Zdecydowany walczyć, wraca do domu i cały dzień wzmacnia go nowo znalezionym karabinem spośród worków w chatce. Czuje się gotowy stawić czoła nieznanym potworom. Noc nadchodzi, a tłum potworów zaczyna pojawiać się z ciemności. Powoli zbliżając się do chaty, obraca się oraz strzela do nich, jeden po drugim. Ostatecznie nie ma innego wyjścia, jak tylko rozpalić ogień, ponieważ jest ich po prostu za dużo, by sobie poradzić. Ogień sprawia, że uciekają, ale płonie też chatka. Ucieka z płonącego domu. Na szczęście zaczyna padać deszcz, zanim chatka zdąży całkowicie spłonąć. Następnego dnia widzi, jak Gruner opuszcza latarnię i dyskretnie podąża za nim w dół do skał. Kiedy jest blisko, by zaatakować go, niebieskie morskie stworzenie atakuje go, a on celuje w nią pistoletem. Gruner powstrzymuje go przed oddaniem strzału, pokazując, że jest bezbronne. Młody człowiek korzysta z okazji, oferując Grunerowi część swoich zapasów w zamian za schronienie. Gruner nazywa go przyjacielem, aby stworzenie mogło go uznać za swojego. Trochę później udałem się do chaty przyjaciela, by zebrać jego zapasy. On zdaje sobie sprawę, że poprzedni urzędnik meteorologiczny nie zmarł na tyfus, ale w skutku ataku morskich stworzeń. Jednak Gruner mówi mu, że muszą wrócić do latarni, ponieważ zbliża się zachód słońca, a potwory mogą zaatakować. Podnoszą zapasy do latarni, a po długim marszu przyjaciel traci przytomność. Pewnego ranka przyjaciel budzi się, kiedy samica morskiego stworzenia liży mu rękę, próbując wyleczyć jego oparzenia. Okazuje się, że spał przez 2 dni. Przyjaciel znajduje wtedy Grunera i robi z nim inwentaryzację amunicji, wyjaśniając mu, że stworzenie, które nazywa ropuchą, jest jak pies, który nie opuści swojego pana, niezależnie od tego, jak okrutny jest. Przyjaciel wpatruje się w nią, fascynując się jej istnieniem, sprawiając wrażenie, że jest inny. Jednak Gruner ostrzega go,
aby nie ufał jej całkowicie, uważając, że jej milcząca i spokojna osobowość kryje złe zamiary. Grunner pokazuje przyjacielowi więcej latarni morskich i zabiera go na sam szczyt. Przyjaciel zastanawia się, dlaczego Grunner postanowił pozostać na wyspie, kiedy miał okazję wyjechać, gdy przyjaciel przybył. Jednak Grunner mówi mu, że nigdy nie wróci do cywilizowanego świata, teraz będąc panem swojego losu. Niemniej jednak przyjaciel mówi Grunnerowi, że przybędzie na pokład, gdy zobaczy, że nadchodzi na następny statek. Grunner życzy mu powodzenia. Później tego dnia przyjaciel rozmyśla, kilka dni izolacji ostatnio go zmieniło. Gdy naprawia swoje rzeczy, jest zaskoczony obecnością stworzenia, ale mimo to obserwuje je, gdy bezmyślnie je świeczkę. Kiedy próbuje jej wytłumaczyć, do czego służy świeczka, Grunner wyzywa go, rozkazując mu przyniesienie swojej broni. Tego wieczoru przyjaciel obserwuje, jak Grunner przygotowuje się do ataku. Starszy mężczyzna instruuje go, co ma robić, i odpala sygnał dźwigni ostrzegawczej, co oznacza początek długiej nocy. Z drugiej strony, podczas gdy żeńskie stworzenie wyje w niebo, tłum morskich istot pędzi w ich stronę. Grunner zaczyna strzelać, jednak przyjaciel czuje się przytłoczony, pozostaje w swoim miejscu i powoli cofa się, aż traci przytomność. Grunner zostaje sam, walcząc z przerażającym tłumem morskich potworów. Następnego dnia Grunner jest wściekły na bezskuteczność przyjaciela, mówiąc mu, żeby zamiast tego przyniósł wodę. Przyjaciel idzie więc po wodę, a gdy wraca, słyszy stukot i jęki w pokoju Grunnera. Ku swojemu zdziwieniu widzi Grunnera, wchodzącego w stworzenie morskie. Natychmiast opuszcza pomieszczenie. Później tego dnia Grunner i przyjaciel jedzą lunch w niezręcznej ciszy. Przyjaciel nie może go skonfrontować, bo czuje się winny i nieswojo jednocześnie. Grunner jednak łamie napięcie, uderzając stół i mówiąc przyjacielowi, że ma tylko jeszcze jedną szansę. Tego wieczoru Grunner przyciąga uwagę stworzeń, sięgając po sygnał ostrzegawczy. Kiedy potwory się pojawiają, przyjaciel znów czuje strach, co powoduje, że Grunner zamyka go na zewnątrz, na balkonie, pozostawiając go samemu, aby poradził sobie z potworami. Pomimo słyszenia strzałów i próśb przyjaciela na zewnątrz, Grunner zasypia, kiedy słońce wschodzi. Jest zaskoczony widokiem żywego przyjaciela, pokrytego krwią, gapiącego się na niego obojętnie. Mijają miesiące, a dwóch mężczyzn wpada w rutynę, gdy stworzenia atakują przez kilka kolejnych nocy, zmuszając ich do czuwania. Dni zawsze są takie same, noce stają się coraz dłuższe, a tylko natura pozwala im zachować zdrowy rozsądek. Udaje im się współistnieć, gdzie codziennym zadaniem przyjaciela jest noszenie wody, podczas gdy Grunner utrzymuje broń. Pewnego dnia przyjaciel spekuluje, że stworzenia wracają do latarni morskiej, by odzyskać żeńskie stworzenie morskie. Jednak wciąż zastanawia się, dlaczego pozwala swojemu gatunkowi na zabijanie i dlaczego nie atakują w niektóre noce. Grunner nie przejmuje się powodem, dla którego stworzenia przychodzą, i planuje ich eksterminację. Później przyjaciel odwiedza swoją starą, wyblakłą kabinę, by odzyskać niektóre ze swoich rzeczy, tylko po to, by odkryć, jak bardzo zmienił się jego wygląd. Gdy patrzy na siebie w lustrze, przycina brodę, mając nadzieję na odzyskanie choć trochę swojego dawnego ja. W drodze powrotnej do latarni morskiej natrafia na ogromny szkielet wieloryba i podnosi kawałek. Mimo to tej nocy nie ma ataków, co sprawia, że wierzy, iż okresy spokoju między walkami są często gorsze niż same bitwy. Niemniej jednak korzystają z przerw, aby przygotować się do następnego ataku. Podczas gdy przyjaciel wędruje, zauważa stworzenie i zbliża się do niego po raz pierwszy. Dotyka jej zimnej skóry, zaczyna lubić te dziwne istnienie i nadaje imię Annelise. Podczas gdy Grunner wykorzystuje ją do swoich celów jako służącą i niewolnicę seksualną, pewnego wieczoru Grunner zaprasza przyjaciela do gry w szachy. Grając, młody człowiek dzieli się swoimi obserwacjami i hipotezami na temat istnienia stworzeń morskich, jednak Grunner prosi go, aby zamknął się i grał, nalegając, by przyjaciel wykonał swój ruch. Następnie Grunner bierze swoją broń i kieruje ją w kierunku młodego człowieka, gdy dostrzega stworzenie za jego plecami. Okazuje się, że morskie potwory już atakują. Uciekają na wyższy punkt latarni morskiej, gdy coraz więcej potworów się zbiera. Walczą z nimi za pomocą swoich karabinów, ale są przytłoczeni, ponieważ atak nastąpił zbyt nagle. Mimo to decydują się wejść na latarnię, która jest oświetlona światłem. Niestety Grunner jest ciężko pogryziony w stopę, gdy ucieka na górę. Po zamknięciu się w szybie, spędzają tam noc, podczas gdy potwory próbują dotrzeć do nich przez szklaną przegrodę. Myśląc, że to jego koniec, Grunner śpiewa tragiczną piosenkę miłosną, aż staje słońce i potwory odchodzą. Tego ranka Annelise zajmuje się pogryzioną stopą Grunnera, wtykając język w ranę. Nie przetrwają kolejnej wojny, ponieważ kończą się im zapasy, amunicje i wola walki. Później tego dnia przyjaciel dostrzega statek w oddali, gdy spaceruje po okolicy.
natychmiast biegnie do środka, aby zabrać sygnałówkę. Przerażony perspektywą pozostania bez nikogo, do nienawiści, Gruner obezwładnia przyjaciela, gdy ten chce strzelić, przyciskając go do ziemi. Annelis próbuje chronić przyjaciela, co wzbudza gniew Grunera, skłaniając go do wyjścia z sygnałówką. Czując frustrację, przyjaciel krzyczy na Grunera, mówiąc mu, że boi się zostać sam i walczyć samotnie. Chwilę później przyjaciel znajduje sposób na komunikację z Annelis, pokazując jej łódź wyrzeźbioną z kości, mając nadzieję, że ją zrozumie. Annelis prowadzi go potem do opuszczonej łodzi na brzegu, z dala od latarni. W latarni młody człowiek mówi Grunerowi o łodzi, ale ten mówi, że wie o niej, informując go, że Portugalczyk użył jej do ucieczki z katastrofy statku, ale potwory go zabiły. Twierdzi także, że ładunek statku zawiera dynamit, ale przypuszcza, że wszystkie są przemoknięte. Tymczasem przyjaciel chce zanurkować w kierunku wraku statku w skafandrze do nurkowania podwodnego, ale Gruner mu to odradza, mówiąc, że to co proponuje, to samobójcza misja. Innego popołudnia młody człowiek maluje łódkę z nadzieją, że będzie działać. Nagle słyszy wycie z oddali tylko po to, by zobaczyć jak Annelis bawi się w pobliskiej wodzie. Zdejmuje więc swoje ubranie i powoli zbliża się do niej, jakby miał ją pocałować. Nieświadomie obserwuje Gruner w latarni, gdy przyjaciel czyta książkę. Gruner podaje mu skafander nurkowy i zmienia zdanie po tym, jak widział, co robili w basenie. W tajemnicy miejcie nadzieję, że przyjaciel zginie w próbie z powodu zazdrości. Następnego dnia wypływają łódką na wrak statku. Młody człowiek tłumaczy, że szarpnięcie liny jest ich jedynym sposobem komunikacji, gdy przyjaciel jest pod wodą, mówiąc Grunerowi, że szarpanie liny 3 razy powoduje, że będą potrzebowali dostawy powietrza. Następnie zakłada stary skafander nurkowy i poszukuje skrzyni z dynamitem, podczas gdy Gruner kontroli linę z łodzi. Pod wodą przyjaciel znajduje kontener i natychmiast go podłącza. Po odłączeniu kilku małych skrzyń przyjaciel znajduje małe morskie stworzenie wyglądające przez jego kombinezon, co powoduje, że upada. Szarpie linę i zaczyna panikować, gdy coraz więcej stworzeń go otacza. Gruner tylko obserwuje linę na skraju porzucenia przyjaciela. Jednak młody człowiek wychodzi ze skafandra i płynie do łodzi, gdzie Gruner natychmiast mu pomaga. Kiedy wraca do domu, natychmiast sprawdzają skrzynkę i odkrywają, że tylko jedna skrzynka spośród innych zawiera materiały wybuchowe, które są wystarczająco suche do użycia. Zbliża się zima, a przyjaciel i Gruner opracowują plan, aby skusić jak najwięcej stworzeń do latarni, zanim zdetoną umieszczone dynamity w nadziei na ich odstraszenie. Jednak tej nocy nikt nie zaatakował. Minęły 3 tygodnie w mgnieniu oka, a Gruner stał się niecierpliwy, czekając na wielki atak. Przyjaciel znajduje Grunera marznącego na zewnątrz, wciąż czekającego desperacko na stworzenia. Przyjaciel prosi go, aby wszedł do środka i na chwilę rozbroi detonator. Pewnego razu przyjaciel i Gruner czekają na Annelis podczas lunchu. Jednak kiedy Gruner odkrywa, że przynosi ona raz gwiazdy zamiast ryb, kopie ją, obwiniając ją również za to, że powiedziała swoim podobnym o ich planie. Aby ich przestraszyć, rozgniewany mężczyzna chwyta koszulkę przyjaciela, mówiąc mu, że ich nowy plan polega na pozostawieniu drzwi otwartych, zabijając ich do środka, tak aby zorganizować zasadzkę. Tego wieczoru przyjaciel zostawia drzwi otwarte, obserwując je. Gruner wchodzi na wyższy teren, przygotowując się do zdetonowania dynamitu. Czekają godziny i wydaje się, że nie zostaną zaatakowani. Na podstawie spekulacji przyjaciela Gruner ciągnie Annelis obok siebie, zmuszając ją do wydania jęku, zakładając, że to przyciągnie stworzenia. Tymczasem stwór morski atakuje przyjaciela przy głównych drzwiach. Udaje mu się uciec, ale nadchodzą kolejne stworzenia. Wchodzi na górę, informując Grunera, że teraz są w środku latarni. Stworzenia atakują, ale Gruner nie może zdetonować materiałów wybuchowych, co sprawia, że przyjaciel pędzi na szczyt latarni i ponownie łączy detonator. Dochodzi do eksplozji, która zabija wiele stworzeń morskich. Gruner, czując się nieusatysfakcjonowany, idzie po drugi zestaw materiałów wybuchowych bliżej latarni, powodując, że przyjaciel i on sami tracą przytomność. Kiedy budzi się następnego dnia, natychmiast szuka Grunera i budzi go. Młody człowiek jest spokojny, gdy Gruner porusza się i zaczyna śpiewać piosenkę, do której tym razem dołącza. Tymczasem wokół latarni panuje olbrzymi chaos. Gruner używa włóczni, aby dokończyć uśmiercanie rannych i umierających żab na plaży. Po zobaczeniu, że jedno z martwych stworzeń nosi naszyjnik, przyjaciel uważa, że gatunek jest bardziej cywilizowany, niż sam Gruner go przedstawia. Chwyta naszyjnik i rzuca go w morze, czując się wściekły. Później, podczas gdy obserwują kolejny atak, przecież słyszy, jak Annelis i kilka innych stworzeń opłakuje utratę swojego gatunku. Gruner podchodzi do niego i wyjaśnia, że uratował Annelis jako niemowlę uwięzione w sieci lata temu. Uważając, że zawdzięcza mu życie, Annelis znika, ale Gruner zapewnia go, że wróci, tak jak zawsze.
Przyjaciel wydaje się żałować tego, co zrobił, ale Gruner pozostaje zimny i nie okazuje skruchy za śmierć stworzeń. Pewnego ranka przyjaciel krąży po kamieniach na piasku i umieszcza wydrożoną kość po środku, mając nadzieję na ratunek. Z drugiej strony Gruner nadal przygotowuje się do eksplozji, aby odstraszać bestię, ale wciąż nie ma ataku tego wieczoru. Pewnego razu, gdy przyjaciel naprawia bałagan Grunera, podczas gdy stary człowiek śpi, odkrywa zdjęcie ślubne Grunera z napisem miłość, miłość, miłość. Na odwrocie rozpoznaje, że kobieta na obrazie to ta sama, co ta na zdjęciu w dzienniku, uświadamiając sobie, że Gruner to był urzędnik meteorologiczny i że Gruner nie jest całkowicie pozbawiony ludzkiego współczucia. W rezultacie przyjaciel wykreśla swoje dni, ponieważ rozumie, że wszystko jest zapomniane, włącznie z prawdziwym powodem jego wizyty. Nie ma żadnej pracy poza tym, aby pozostać przy życiu. Przyjaciel udaje się na brzeg, aby usunąć wyrzeźbioną łódkę, gdy nagle zauważa, jak do niego zbliża się dziecko morskiego stworzenia. Za dzieckiem stoi Aneris, która wydaje się bardziej pewna siebie i odważna. Razem ze swoimi oddziałami, przyjaciel zauważa, że chcą oni zawrzeć rozejm, ale Gruner nie zgadza się i chce tylko odzyskać Aneris, ale ona odmawia. On powtarza, nikt nie odchodzi od Granera. Podczas gdy wraca do latarni morskiej, nagle Graner strzela flarę w dziecko, śmiertelnie raniąc je w klatkę piersiową. Aneris spogląda na przyjaciela z wątpliwością i rozczarowaniem, zostawiając go samego. Kiedy Gruner nadal strzela w nich, przyjaciel goni go i po walce rzuca go na ziemię i rani w nogę. Rozzłoszczony Gruner wstaje, przejmuje kontrolę i próbuje zabić go siekierą, ale przyjaciel woła go po jego prawdziwym imieniu, mówiąc, że nie jest mordercą. Gruner zatrzymuje się, upuszcza siekierę i wypowiada: miłość, miłość, miłość. Jakby człowiek odzyskał swoje dawne ja, wychodzi na zewnątrz i spogląda na gwieździste niebo, gdzie stworzenia morskie go mordują. Kilka miesięcy później przybywa następny statek, by zastąpić przyjaciela. Kapitan błędnie nazywa go Grunerem, widząc szokujący stan istnienia, którego on nawet nie stara się poprawić. Gruner zostawia przyjaciela z niezłomnym dziedzictwem, przejęcia jego miejsca. Młody człowiek zachowuje swoją rolę, myśląc, że to jest element, którego szukał. Nowy Gruner stoi na balkonie, wpatrując się w kilka łodzi, podczas gdy Aneris biegnie do morza, gdzie swobodnie pływa. Od jednego piekła do drugiego przyjaciel znalazł zbawienie. Wojna światowa sygnalizowałaby koniec ludzkości, jaką znamy. Ale jest jeszcze gorzej. Opuścił jedną tajemniczą przeszłość tylko po to, by odkryć to samo na wyspie. Uciekał, szukając pokoju przez nicość, ale zamiast ciszy znalazł piekło pełne potworów. W końcu znajduje spokój po tym, jak się przekonuje, że nie ma takiej rzeczy jak życie bez miłości, nadzieja bez miłości lub ludzkość bez miłości. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie, zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.